pierwszych dwóch kolejkach PGNiG Superligi KPR Legionowo nie zdołał zdobyć punktów. W pierwszej kolejce zespół Jarosława Cieślikowskiego przegrał 8 bramkami ze Stalą w Mielcu. W drugiej natomiast był bliski wywalczenia jednego punktu w Puławach, przegrywając zaledwie 26-28. My żeśmy sporo błędów popełnili w tych meczach. W Puławach skończyło się 2 bramkami, ale jednak wygrała, mówiąc obiektywnie, drużyna w tym dniu lepsza. Za dużo prezentów. To będzie nas jeszcze prześladowało przez jakiś czas, dlatego że sporo nowych zawodników, nowych zagrań, szczególnie w ataku pozycyjnym, i tutaj to stwarza nam problemy. W trzeciej kolejce KPR zagrał przed własną publicznością z MMTS Kwidzyn, z którym Legionowianie w okresie przygotowawczym wygrali na turnieju w Gdańsku. Kibice liczyli na powtórkę tego wyniku i się nie zawiedli. KPR prowadził niemal od początku meczu, nie oddając tego prowadzenia do końca. Wynik 30-29 to mimo wszystko niespodzianka, bo MMTS Kwidzyn to aktualny brązowy medalista Mistrzostw Polski. Przyjechaliśmy w roli faworyta i tak nas wszyscy tu oceniają, ale chciałem przypomnieć, że my mamy 5 nowych zawodników, więc to jest, którzy grali w zeszłym roku w pierwszej lidze, a nie w Ekstraklasie, więc nawet jakbym się miał rozpatrywać w kategoriach doświadczenia, to myślę, że Gawęcki, Albin i Tito są bardziej doświadczeni od mojego Gendy i Zadury, więc tutaj nie wiem, czy zawód. Myślę, że dobre zawody dla publiczności. Chwała przeciwnikowi, że na swoim terenie wywalczył punkty, bo myślę, że zasługiwali na ten awans. I tu bym chciał podkreślić bardzo dobrą robotę trenera Cieślikowskiego. Trener drużyny gości w grze swoich podopiecznych znalazł także dobre fragmenty. To jest jakby plus, że w wielu poprzednich spotkaniach, jak już przegrywaliśmy 5-6 chociażby w Szczecinie, to praktycznie skrzydła opadły i przegraliśmy 11, co niekoniecznie musiało się tak skończyć. Tutaj wyglądało, że będzie podobnie, 5 bramek na turnieju w przygotowawczym okresie w Gdańsku też przegraliśmy w podobny sposób właśnie w końcówce. Ja jestem zadowolony z tego, że ten zespół właśnie w tym odmłodzonym składzie, czyli z Gendą, Zadurą, z Tomkiem Klingerem, poderwał się i toczył wyrównane zawody. Szkoleniowiec Beniaminka Superligi oczywiście jest zadowolony, że drużyna zdobyła pierwsze historyczne punkty w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bardzo się z tego powodu cieszę. Potrzebne były nam te 2 punkty na początku rozgrywek. Mają wartość psychologiczną. Potrafiliśmy wygrać z brązowym medalistą zeszłorocznych rozgrywek. To oznacza, że będziemy potrafili wygrać z każdym w tej lidze. No oczywiście w cudzysłowie bez Wiwy i Płocka. Trener Jarosław Cieślikowski nie uważa jednak, że jego podopieczni za wcześnie uwierzyli w wysokie zwycięstwo. I to właśnie było przyczyną roztrwonienia kilkubramkowej przewagi w końcówce spotkania. Nie, mam trochę inne zdanie. Graliśmy do końca i to z ogromnym zaangażowaniem. Nie wykorzystaliśmy w końcówce karnego i doskonałej sytuacji Tomka Kasprzaka z 6 metra. Myślę, że gdyby te sytuacje zamieniły się na bramki, to skończyłoby się 4-5 bramek, bo Kwidzyn nie walczyłby już do końca. W tabeli PGNiG Superligi na czele są 3 kluby z kompletem punktów. Vive Targi Kielce, Gaz System Pogoń Szczecin oraz Wisła Płock. 2 punkty mniej mają Azoty Wisła Puławy. Zespół z Legionowa opuścił strefę spadkową i zajmuje aktualnie 9 miejsce. Tyle samo punktów ma znajdujący się niżej Chrobry Głogów, z którym Legionowianie zmierzą się w następnej kolejce. Jedziemy do Głogowa. Mecz niezwykle trudny, bo myślę, że ten zespół właśnie jest zdecydowanie jakby w naszym zasięgu, nie tak jak Kwidzyn, który notowany wyżej z racji tego, że w zeszłym roku zdobył brązowy medal. Myślę, że będzie to bardzo twardy pojedynek. Musimy do niego podejść z ogromnym zaangażowaniem i tylko to może nam pozwolić myśleć o 2 punktach. Mecz w Głogowie zostanie rozegrany w sobotę 28 września o godzinie 19:00.